Kwała Bogu. Kochani, chciałbym was również serdecznie powitać na tej na wtorkowym tutaj nabożeństwie. Kochani, chciałbym się dzisiaj dzielić takim moimi myślami, które gdzieś tam długo wchodziły za mną. Jakoś nie potrafiłem się pozbyć tych myśli. Gdzieś jak byliśmy na kongresie, w Świnoujściu. Jeden z usługujących miał taki temat zrezygnuj z rezygnacji. Ja zapamiętałem tylko to. Nawet nie pamiętam, kto to usługiwał, chociaż mamy całe nagranie, ale tak świadomie mówię nie, nie odsłucham, ale ta fraza zrezygnuj z rezygnacji gdzieś cały czas chodzi za mną i Troszkę w tym temacie chciałbym dzisiaj też się z Wami podzielić, i myślę, że to jest takie może i ważne w moim życiu, ale też w życiu każdego z nas, że przychodzą czasami zniechęcenia, trudne jakieś chwile, gdzie nas przytłaczają może problemy, i gdzieś tam się poddajemy, rezygnujemy. Wiecie, na początek chciałbym wam powiedzieć takie moje dla takiego obrazu, takie przeżycie i to wcale nie jest jakieś takie duchowe. Podzielę się swoim jakimś tam doświadczeniem z piątku. Zastanawiałem się, czy mam to powiedzieć, ale myślę, że w jakiś sposób to też obrazuje, że czasami gdzieś tam z czegoś, w czymś się poddajemy, rezygnujemy. Kochani, gdzieś nie wiem, półtorej roku temu kupiłem sobie pilarkę taką spalinową. I no bo coś trzeba uciąć, coś trzeba przyciąć, czasami nie ma prądu gdzieś tam na działce, więc uznałem, że to jest to, czego potrzebuję i trzeba wykorzystywać. No, użyłem ją raz, którejś tam jesieni, i teraz też trzeba było coś ściąć, ale już wtedy miałem jakiś problem z, z uruchomieniem tej pilarki. I, I w piątek miałem akurat taki wolny dzień, w ogóle takich parę dni stwierdziłem: No, muszę wreszcie, bo mam tyle rzeczy do wycięcia, muszę uruchomić tę pilarkę. Nie? No i próbuję. Wszystko, co umiałem, zrobiłem, nie odpalisz. Nie? Myślę, co jest. Paliwo jest, mieszanka dobra. Wykręcałem świecę, czyściłem, nie odpalę. Zdesperowany wsiadłem do samochodu, pojechałem do serwisu nie powiem ale Markowego. Pilarka jest dla amatorów, ale Markowa. Wiecie i kochani i mówię no, przychodzę i mówię, no, sorry, ratujcie, nie umiem odpalić tej pilarki. No, co jest grane? Coś się znam na technicznych rzeczach, ale nie wychodzi mi to nie. Coś musi być nie tak. Nie? No i przekazana tam na serwis. Chwila potrwała. Za chwilę słyszę: Pilarka pracuje. Wychodzę na zewnątrz, patrzę: cud, nie? Pracuje, a mi, u mnie nie chciała, nie? E, no i dobra. Tam pan mówił, no, jakiś tam coś, ale da się odpalił i jest okej, okay, nie? Pojechałem do domu, coś miałem innego do zrobienia. Minęło parę godzin, zabieram się do pracy, próbuję, nie odpalę. No. Myślę, no to już jest. E, rozbierałem, co się da. E, tam nie ma wielkich rzeczy. Czyściłem, przedmuchiwałem, sprawdzałem świecę. No, jak była trochę już zalana, bo już tam tyle prób było, no to e, coś z nią robiłem e, i tak dalej. No i później już zaczęła mnie frustracja dopadać. E, myślę, jak to jest e, serwisant potrafił, a ja nie potrafię, nie i już potem żona jakoś ci pomóc, ja mówię, nie, nic, mówi, no to może pojedź jeszcze tam, ja mówię, nie pojadę, serwis odpalił, a ja nie potrafię, musi być jakaś przyczyna, nie, nie dam rady, nie dam sobie, tak, muszę dać rady, nie, Renia już potem mówi, może ja spróbuję, nie, nie, nie dasz rady, nie, nie, zgadzam się, nie, potem już Renia mówi, to ja pojadę z tą pilarką, ja mówię, nawet mi tak nie mów, nie próbuj, Wiecie, mówię to tak, bo faceci czasem tak są, nie? że nie dają sobie, muszą, bo, no bo prosta rzecz, męska rzecz i musi zadziałać, musi to jakoś ruszyć. Nie? Kochani, już się modliłem, ale ta moja jakaś męska duma nie pozwalała mi na to, żeby pojechać, już było potem za późno, no ale w końcu się poddałem i w sobotę rano pojechałem. No, i wchodzę. Wcześniej już zabrałem też czekoladę, żeby jakoś załagodzić sytuację, nie? <głosy> <głosy> I mówię: no, panowie, ale coś nie, nie, nie potrafię. Mimo wszystko, coś musi być nie tak. No i okazało się, że, że jednak coś było nie tak, bo okazało się, że ta świeca jest jakaś wadliwa i musieli ją wymienić. Miała słabą iskrę. Tomek patrzy z zaciekawieniem, co to mogło być. W każdym razie no, stwierdzili faktycznie jakaś wadliwa ta świeca. Dlaczego serwisantowi się udało wtedy odpalić? Nie wiem. No na pewno lepszy fachowiec niż ja. Ale w każdym razie to mnie czegoś nauczyło, że ja już byłem ten piątek, w piątek byłem sfrustrowany, nawet mówiłem Reni, nie pojadę tam, choćbym miał pojechać do jakiegoś marketu i kupić elektryczną pilarkę, ja nie pojadę do serwisu, wstydu sobie nie będę robił, przecież skoro u niego działało, to u mnie też musi, nie? A okazało się, że jednak coś było z tą z tą świecą, faktycznie wymienili, pilarka była jeszcze na gwarancji, więc na testerze jak zobaczył, mówi, o to faktycznie, no, tu jest problem. Więc wymienili i, i pilarka pracuje. Kochani, ja mówiłem wam o takiej rzeczy, takiej banalnej, nie? Nie powiedziałem jakiegoś świadectwa ani budującego, że się pomodliłem i naraz pilarka ruszyła. Chciałbym wam pokazać coś takiego, że Czasami w naszym życiu nawet te banalne rzeczy powodują, że gdzieś tam się poddajemy jakiejś rezygnacji zniechęceniu, a możemy w jakiś sposób inny zareagować. I chciałbym, żebyśmy teraz już przeszli do Bożego Słowa. Otwórzcie list do Hebrajczyków, 12 rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał Krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników znósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. Abyście nie upadli na duchu utrudzeni. I tu, jakby, patrzę na ten trzeci werset. W Nowym Przymierzu jest napisane, abyście zniechęceni, nie upadli na duchu. A w Nowej Biblii Gdańskiej jest napisane, abyście nie zniechęcali się w Waszych umysłach i nie ustawali. Kochani, Przeczytałem, aby ja świadomie ten werset, który mnie tak dotknął, e, i cały ten fragment, te trzy wersety. Wiecie, i nie ma pewności do, co do tego, kto napisał list do Hebrajczyków, e, ale adresatami byli ludzie zniechęceni, którzy utrudzeni, ludzie, którzy stracili serce, którzy gdzieś tam chcieli wrócić do Starego Przymierza. Innymi słowy, każdy z nas w naszym życiu doświadcza czegoś takiego jedni mniej, bardziej, gdzie przy różnych okazjach gdzieś tam się zniechęcamy, widzimy jakieś trudności, które nas przerastają i popadamy w jakieś zniechęcenie i gdzieś tam rezygnujemy. I cały ten list do Hebrajczyków a szczególnie ten rozdział 11 czy 12 jest napisany ku temu aby nas pokrzepić żeby pokrzepić tych którzy są adresatami tego listu. Biblia jest pełna takich fragmentów które mówią o odwadze i ten fragment wzywa nas abyśmy się nie poddawali zmęczeniu, nie zrezygnowali. Myślę, że dzisiejsze tempo życia czasami też powoduje to, że jesteśmy przemęczeni. Gdzieś biegamy za różnymi rzeczami, praca nas pochłania i czasami gdzieś już służba w zborze, służba dla Boga też już zaczyna gdzieś być takim trudnym wyzwaniem. I w pierwszym wersecie czytamy: przetoimy i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, i autor nie tylko pokrzepia nas abyśmy się nie poddawali, ale też wskazuje na źródło naszej motywacji, na naszą odpowiedzialność, wskazuje na świadków, którzy na taki obłok świadków, na chmurę w niektórych tłumaczeniach. Wiecie i w wcześniejszym właśnie ten obłok świadków jest jakby wymieniony, ta chmura w jedenastym całym rozdziale to jest, który jest nazwany Bohaterowie wiary. I mamy tam listę bohaterów wiary, którzy pokazują szczerą takich szereg niezwykłych osób, które stawiły. Czoła, różnym wyzwaniom, trudnościom, gdzie ich wiara została poddana próbie, a mimo to zwyciężyli. I są dla nas takim wielkim błogosławieństwem. Wiecie, i w takim tłumaczeniu w Nowym Testamencie. To słowo, ten obłok chmura ma takie dwa znaczenia. Jedno to, to jak my to rozumiemy, że jest to taka e, oderwana część biała, a tak, e, która, taki obłoczek, który płynie e, na niebieskim tle, a drugie znaczenie e, to jest to, to jest warstwa chmur pokrywające całe niebo, bardziej przypominająca jakby wszechogarniającą mgłę. I Grecy starożytni, używali tego słowa aby opisać tłum masowe zgromadzenie ludzi którzy cię otaczają i ten obok świadków o którym tutaj mówimy też jest takim dla nas taką zachętą tutaj patrzymy na bohaterów wiary na Abrahama na Abla na Samsona i tak dalej i ci świadkowie, są, czytając ich świadectwo życia, patrząc w Biblię, widzimy, że są dla nas takim pokrzepieniem. Kiedy czytam ten jedenasty rozdział, to ja sam jestem poruszony tym, szczególnie tymi wersetami końcowymi. I myślę, że jest to takie ważne, bo w takim naturalnym naszym życiu też kiedy. Na przykład w sporcie są jakieś zawody. Kibice są takim elementem, który bardzo pomaga zawodnikom. Myślę, że to jest widoczne na stadionie. I nawet ta pandemia, czy okres takich zamknięć i tak dalej, gdzie przy pustych stadionach na przykład zawodnicy grali, powodowało to, że byli tym trochę sfrustrowani, bo nie mieli dopingu, nie mieli kibiców, bo dla nich grają. I kochani, to jest tak ważne, abyśmy też popatrzyli na to, że mamy taki wielki wzór, wielką zachętę przez życie tych osób, które są tu wymienione w tym jedenastym rozdziale. Ja nie będę czytał tego fragmentu całego, później trochę wrócimy do tego. I myślę, że to jest takie ważne, abyśmy w naszym życiu patrzyli, czytając Słowo Boże, na życie tych bohaterów wiary. Czy jest to ważne, aby widzieć, że ta zachęta płynąca z ich życia jest dla nas pokrzepieniem? Tak, jak mówiłem, w sporcie jest to bardzo ważne. Nie? Ostatnio były też Mistrzostwa Europy w siatkówce i, i mówiło się, że polska drużyna ma ogromny atut oprócz umiejętności, które ma, oprócz potencjału jaki ma, ale ma ogromny atut, bo mają swoich kibiców, którzy za nich ich dopingują. I myślę, że czytając ten fragment widzimy też, że mamy ten obłok wokół siebie tych świadków, którzy są tutaj wymieni w 11 rozdziale. Ale ten werset też mówi pierwszy, że mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla. Bo mamy biegnąć wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Bo nasze życie jest takim biegiem nie takim sprintem, ale maratonem bo nasze życie jest przyrównane nie tylko tutaj w Słowie Bożym do biegu. Myślę, że często też podkreślamy, że żyjemy w biegu, że to życie jest takie szybkie. E, e, tak się często mówi, i e, myślę, że to jest ważne, aby ten bieg był e, zwycięski. E, I to jest takie e, bardzo istotne. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, e, na pewno widzieliście, ci, którzy się interesują, jak są różne transmisje sportowe i są jakieś zawody, na przykład telekoatletyczne, e, jakich starań dokładają zawodnicy z czego rezygnują. Jest mnóstwo detali, które wpływają na to, żeby dobiec, żeby zwyciężyć, żeby nie było żadnych obciążeń dodatkowych. Na przykład w maratonach, czy takich biegach długodystansowych, szczególnie w maratonie jest widoczne, kiedy zawodnicy biegną, to mają takie punkty wyznaczone, gdzie mogą skorzystać z wody, napić się i tak dalej, i oni od razu wypije ten bidon i od razu go odrzuca. Nie biegnie z tym bidonem, nie popija po drodze. Nie? To już w takich warunkach bardzo ekstremalnych. Owszem, amatorzy mogą sobie w Decathlonie kupić plecaczek z pojemniczkiem, z rurką i gdzieś tam biegać po e, e, lasach czy górach i jest to też fajne. Ale generalnie w takich jako zawodnicy wszyscy szukają takiego zminimalizowania, żeby nie było żadnych jakichś krępujących rzeczy, czegoś, co by powodowało, że coś stracą kolejne cenne sekundy. Wiecie, kiedy myślałem na tym, co nas może też, co może być tymi przeszkodami, tymi ciężarami. Ciężarami mogą być troski, różne zmartwienia, ale też jest mówione o grzechu. Kochani, kiedy ja podawałem Wam ten przykład z tych moich zmagań śmiesznych z pilarką, tak się nad tym zastanowiłem. No to tak faktycznie gdzieś ta moja taka męska duma, nie dam nie dam sobie pomóc, nie dam, że tak powiem, od razu jakoś załatwić sprawę, tylko muszę sam, nie, muszę jakoś tam, bo moja męska duma mi nie pozwalała na to, żeby od razu pojechać, załatwić sprawę, tylko walczyłem z tym narzędziem. Wiecie, i może to brzmi tak śmiesznie, ale to też mi dało do myślenia, że coś też jest w moim życiu, że czasami e, zamiast szybciej poprosić o pomoc, jakieś wsparcie, to sam walczę i e, nie dam po siebie poznać, że e, nie radzę sobie z czymś. Nie? Kochani, e, ale myślę, że każdy z nas powinien sobie zadać to pytanie. Co, co jest w jego życiu tym ciężarem i grzechem, który nas usiedla, który powoduje, że ten bieg jest, takimi, jest takim biegiem, z przeszkodami, taki utrudniony. Bo ten wyścig jest to, to nie są zawody takie dla znikomego, znikomej nagrody, znikomego jakiegoś wieńca czy dyplomu, satysfakcji. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali fragment z tego właśnie krótki fragment z Hebrajczyków 11 rozdziału 32, 40, żebyśmy też jakby popatrzyli na parę osób, które są takimi bohaterami wiary. Cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrzać miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie. Zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez Wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i rozczarowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach. Wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego: mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Kochani, przeczytałem ten fragment taki trudny. Wiecie, mi się bardziej podobał ten pierwszy fragment. Przez wiary podbili królestwa, zgasili moc ognia. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez krzeszenie, ale inni doznali też szyderstw, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani i paleni. Kochani, coś, co jest trudne. Co, gdzie nie doznali aby ratunku w tym momencie. Kochani, trudne, ale bardzo poruszające moje serce. Wiecie, i myślę, żeby, żeby to tak przenieść na nasze takie życie, że to, co w tym wszystkim Bóg widzi i ceni, i dla Boga jest ważne, to jest to, że. Na przykład młody człowiek idzie do nowej szkoły, nie wiem, może do liceum, ma wielkie plany, żeby ewangelizować, dzielić się Ewangelią i głosi Ewangelię swoim kolegom w ciągu jakiegoś czasu, i naraz zawiązuje się jakaś grupka modlitewna, jest przebudzenie, jest wspaniale. Chwała Bogu, ale może inny młody człowiek z taką samą pasją, z takim samym pragnieniem idzie do szkoły i okazuje się, że jest wyszydzany? Nikt nie chce go słuchać, jest osamotniony w, swoim, w swoich zmaganiach. Kochani, i myślę, że to, że on jest wierny do końca Bogu, i może przez te cztery lata, czy pięć, które jest w tej szkole, nikogo nie przyprowadził do Chrystusa, ale jego wierność, jego miłość do Boga, jego zaufanie nie, nie zaniknęła, nie poddał się zniechęceniu, jest dla Boga tak samocenna i wartościowa. Jest dla mnie. I powinien być dla nas takim samym wzorem i zachętą. Czasami są takie sytuacje, które nam pokazują, że nasza wiara jest testowana, że możemy gdzieś wobec trudnych takich sytuacji zobaczyć to, na ile jest w, naszej, w naszym życiu wiary, czy słowa mają pokrycie w czynach. Czytałem takie krótkie świadectwo. O mówił pastor, który pojechał do szpitala, bo okazało się, że jedno małżeństwo, znaczy żona jednego z braci, miała rodzić, przyjechała też rodzina, aby świętować mąż tam był przy porodzie. Wszyscy w wielkim oczekiwaniu, ale niestety coś się nie tak ułożyło. I podczas porodu to dziecko zmarło. I wtedy, kiedy ojciec, nie wiem czy jest taka możliwość zawsze, ale to martwe dziecko, tę córeczkę, na którą czekał, tulił do siebie, łzy mu płynęły po, po główce tego dziecka, już nieżyjącego, i siedział przy nim pastor, i, i naraz ten brat mówi do pastora. Domyślam się, że właśnie teraz dowiem się, czy naprawdę wierzę w to, co twierdzę, że wierzę. Kochani, takie sytuacje powodują test naszej wiary, zaufania Bogu. Czy wierzymy tylko, kiedy jest zwycięstwo, cudowna odpowiedź, czy też, kiedy jest trudność, nie tak to wszystko wygląda, jak sobie wymarzyliśmy. Nie jest to takie łatwe. I teraz też chciałbym wam powiedzieć tą najważniejszą rzecz z tego fragmentu, bo ja mówiłem o tych bohaterach wiary, na których mamy patrzeć, na ten obłok świadku, który nas otacza. Ale w drugim wersecie jest napisane patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Myślę, że tym. Największym takim wzorem, tym kimś, na kogo mamy patrzeć w chwilach, czy doświadczenia, ale zawsze w naszym życiu, kiedy czujemy się przygnieceni trudnościami, kiedy nie widzimy rozwiązania czy odpowiedzi na naszą modlitwę, kiedy mamy obietnice Boże, a Ciągle nie ma odpowiedzi. Modlimy się, na przykład o zbawienie kogoś nam bliskiego, a sytuacja, zamiast się poprawiać, się pogarsza. To co mamy robić? Mamy patrzeć na Jezusa i Jego się trzymać. Nie? Patrzeć na to i czerpać łaskę i siłę z niego. I teraz chciałbym powiedzieć, że to jest taki jakby najważniejszy dla mnie tutaj, aby werset z tego fragmentu. Ale też chciałbym teraz popatrzeć na jednego z bohaterów wiary, na Abrahama. I też chciałbym ja pewien taki element pod, podkreślić tym wszystkim. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, 12 rozdział od 1 do 4. I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje tak że staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił tobie błogosławiącym tobie a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi abram wybrał się w drogę jak mu rozkazał pan i poszedł z nim lot abram miał 75 lat gdy wyszedł z haranu kochani Widzimy tutaj to powołanie, które, o którym wiele czytaliśmy, znamy to. Bóg wybrał sobie Abrama, aby był ojcem wielkiego narodu, z którego kiedyś w określonym czasie narodziłby się Mesjasz. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, wydaje się taki prosty, ale nie wiem, w jakim okresie czasu się to działo, ale myślę, że takie bardzo też trudne wyzwanie. Tam, gdzie mieszkał, mieszkało z szerszą rodziną, teściowie, e, cała rodzina i tak dalej. Miał się dobrze, bo miał już jakiś dobytek. Czyli miał się tak, żył, jak pączek w maśle myślę. A naraz objawił się Bóg i zażądał czegoś, co wydaje się takie trudne. Dzisiaj mówi się, taki, jest takie określenie, czasami trochę podobne, że trzeba wyjść poza strefę komfortu. Dla niego to było coś chyba jeszcze więcej. Musiał opuścić miejsce dobrobytu, wygody i pójść w nieznane za głosem Boga. I gdyby się tak zastanowić, nie wiem, jak rozmawiał z żoną, czy jej coś tłumaczył, na ile te relacje były takie jak dzisiaj, czy była tylko decyzja, że kochana żono, wyjeżdżamy. Czy była jakaś rozmowa? Myślę, że tak, bo jakby znając Sarę mogło, być, mogło być, mogły być jakieś pytanie. No gdzie? No nie wiem. No ale dlaczego? No bo Bóg mnie powołał. No ale dokąd pojedziemy? Nie wiem. No Bóg mnie powołał. No ale jaki Bóg? No Bóg, który mi się objawił. Wiecie, trudne pytania i trudne doświadczenie, bo... Abraham Abram żył w wielobóstwie. Jego teść czcił wielu bogów, ale w pewnym momencie gdzieś w jego sercu, w życiu Abrahama, pojawił się głos Boży i wezwanie. i Abraham poszedł za tym wezwaniem. I. Mm, Myślę, że to było trudne. My też czasami, ja mówię o sobie, są tacy, którzy lubią cały czas wyzwania i potrzebują takiej adrenaliny, ale ogólnie my jesteśmy tacy, ja mówię o sobie, że lubimy być pewni swoich jakichś decyzji, nie lubimy niepewności. Samo to, że dzisiaj samochodem jak jedziemy, to najczęściej włączamy nawigację i korzystamy z nawigacji, już nie studiujemy wcześniej map, żeby jakoś dojechać w własnych siłach i polegamy na urządzeniach. Kochani, ale mijają lata i chciałbym, żebyśmy teraz przyszli do rozdziału 15, tego i pierwszej Księgi Mojżeszowej i przeczytali sobie pierwszych sześć wersetów. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo pana. Nie bój się, Abramie. Jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż, ma, cóż możesz mi jeszcze dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi potomstwa. Więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz na niebo, ku niebu, i policz gwiazdy: Jeśli możesz je policzyć, i rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył panu, a on poczytał mu: to ku usprawiedliwieniu. Kochani, przeczytałem tak dłuższy fragment, ale tak naprawdę chciałbym się skupić na pierwszym wersecie i chciałbym wam przeczytać ten werset w innym tłumaczeniu, to jest Nowa Biblia Gdańska, to jest tłumaczenie, które jest zwrota nadziei z Torunia. Gdzieś usłyszałem ten pierwszy raz ten werset w takim tłumaczeniu i bardzo tak, jakby dotknął mojego serca. Nie? I tu jest napisane: Nie bój się, Abramie, ja jestem Twoją tarczą i Twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Kochani, brzmi to niby podobnie, ale. Ten, ten przekład mówi i kładzie nacisk na to, że Bóg mówi o sobie, o jako nagrodzie. W innych tych przekładach, tym, którym ja czytałem tutaj z Biblii Warszawskiej jest przetłumaczone, że chce dać mu nagrodę, ale nie jest prosto napisane, że, że to on jest tą nagrodą. I w tym fragmencie całej tej rozmowie Abrahama z Bogiem to Bóg chce w tym wersecie zwrócić aby uwagę Abrama na to, który jest tak Abraham jest w tym momencie tak mocno skoncentrowany na tym, żeby mieć potomka, żeby mieć następcę. I to jest jego główne pragnienie, ma obietnicę, bo to mu zresztą Bóg obiecał, że będzie miał liczne potomstwo, że będzie naród, a mijają lata długie, a potomka nie ma. Kochani, myślę, że nam też w życiu czasami takie sytuacje się zdarzają, że mamy Bożą obietnicę, widzimy i trzymamy się tej obietnicy, wiernie wyznajemy. Mijają może długie jakieś okresy w naszym życiu, a nie ma zmiany. Wiecie, i tu jest podobnie. Abraham jakby jest skoncentrowany tylko na tej obietnicy i tak bardzo też słucha Boga, ma nadzieję, że Bóg mu w tym pomoże. I. Myślę, że ten będzie też pokazuje nam to, żeby zobaczyć, jakie jest nasze rzeczywiste pragnienie. Czy pragnieniem moim jest to, żeby Boża obietnica w moim życiu dotycząca mojego życia jakiegoś małżeńskiego, może o kogoś, kto się modlę, czy zdrowia, czy to jest coś najważniejszego w moim życiu, czy, czy to Bóg jest najważniejszy? I Bóg, znając Aby serce Abrahama, mówi do Niego pośród tych jego takich niepokojów, takich zmagań, czy też emocjonalnych, czy duchowych, mówi Mu o tym, co Mu obiecał, ale też ciągle Mu wskazuje na to i mówi, że jest Jego tarczą i niezmiernie obfitą nagrodą. Kochani, mnie to tak dotyka. Może tego nie umiem tak przekazać, abym chciał, ale czy w twoim życiu i w moim życiu to Bóg jest tą obfitą nagrodą, tą najważniejszą, że nawet to dążenie i to pragnienie, oczekiwanie na przykład spełnienia tej obietnicy, na której się trzymam, modlę się o kogoś, modlę się o swoje zdrowie czy kogoś, i to są bardzo dobre rzeczy, i tego się mamy trzymać, mamy się trzymać Bożych obietnic, ale tu jest przełożony, aby taki akcent na to, że to Bóg ma być naszą najważniejszą nagrodą. Nie ta obietnica, spełnienie tej obietnicy, ale Bóg. I myślę, że samo to, że gdzieś tam te nasze myśli czasami się takie pojawiają, właśnie dlaczego tak długo się modlę, nie widzę rozwiązania w swoim życiu. Nie ma odpowiedzi Panie Boże, co jest czy to jest złe. Myślę, że nie o ile nie pozwolimy, żeby to gdzieś dominowało w naszym życiu i myślę, że jeżeli przychodzimy z tymi myślami, które gdzieś tam i tak dotykają naszych, naszego umysłu, naszego życia, z tymi zapytaniami, które są w naszym życiu, to wtedy, jeżeli przychodzimy do Boga z tym, to jest ok. I to nie doprowadzi do niewiary, do jakiegoś odstępstwa. Ale jeżeli to wyznajemy Bogu, rozmawiamy z Bogiem o tym, wyznajemy te swoje zmagania i wątpliwości, Bóg też daje nam swoje posilenie, daje łaskę do tego, aby odebrać takie ukojenie, zwycięstwo w tym wszystkim. Nie bój się, Abramie. Bóg go tutaj zapewnia. Bóg widzi jego napięcie, widzi to, co on przeżywa i daje mu też swoje zapewnienie. Kochani, mamy obietnice, marzenia, które są dobre, które są zgodne z Bożą wolą ale to, co najważniejsze w naszym życiu, to aby ten, który jest, jest, który jest naszą tarczą, który ochrania nasze życie, żeby był zawsze najważniejszy w naszym życiu. I teraz jest takie też pytanie, zadaję sobie, czy moje szczęście, mój pokój, moja radość jest zależna od tego, czy Bóg mi pobłogosławił czymś, odpowiedział na moją modlitwę już w tym momencie, czy otrzymałem coś, o co zabiegałem, czy po prostu moje szczęście, moje zadowolenie, moje spełnienie życiowe wynikają z tego, że mam po prostu bliską relację z Jezusem, że mogę z Nim chodzić na każdy dzień, że mogę z Nim rozmawiać, że mogę wylewać swoją radość, ale też swoje troski przed Nim. Kochani, Niech to pytanie będzie takie dla nas ważne, nie? bo ja wiem, że czasami właśnie patrząc na swoje życie, też gdzieś pojawiają się czasami takie chwile, gdzie wołem do Boga, boże, no nie widzę rozwiązania w tej sytuacji. Tak długo się modlę, a sytuacja się pogarsza i nie wiem, jak to rozwiązać. Co jest? Dałeś mi swoją obietnicę, a ja nie wiem, jak wybrnąć z tego. Wiecie, I czasami to może też powodować, że gdzieś pojawia się w naszym życiu niepokój, gdzieś w naszym życiu pojawia się przygnębienie, rezygnacja. Czasami są ludzie, którzy gdzieś w wyniku właśnie takich trudnych doświadczeń rezygnują i mówią: "To ja już za, za Jezusa nie chcę iść dalej, nie już mam dość". Gdzieś tam poddają się presji, rezygnacji kochani a ten werset który tutaj czytałem i czytam cały czas do niego ciągle jakoś tak nawiązuje ten pierwszy nie bój się Abramię, jam tarczą twoją i jestem twoją obfitą nagrodą obfitą niesamowitą nagrodą czyli nawet jeżeli w tym momencie nie widzę odpowiedzi na moje wołanie nie widzę odpowiedzi na obietnicę, którą Bóg mi dał. To ja mogę mieć obfitość w Bogu, bo Bóg jest tą obfitością, która może wypełniać moje życie. Może mi dawać spełnienie, może mi dawać radość, pokój, niezależnie od tego, czy już ta obietnica się w moim życiu wypełniła, czy ciągle jest trudna sytuacja. Kochani, wiem, że łatwiej się mówi, ale dla mnie to słowo jest taką. No, Zachętą na nowo. Wiecie, i miałem jeszcze jakiś inny tam fragment, ale myślę, że w tym momencie też chciałbym, aby yy, zakończyć, i też może chciałbym Was też zaprosić do modlitwy. Nie wiem, co jest w naszych sercach, z czym się zmagamy do końca, abyśmy, aby Pan Jezus, aby Bóg był najważniejszy dla nas, abyśmy się nie poddawali zniechęceniu, nie upadali na duchu. Ale żeby on był najważniejszy, i najcenniejszy, i żeby on był taką nagrodą w naszym życiu. Możemy też w tej modlitwie, jeżeli mamy odwagę, powiedzieć bratu, siostrze: zmagam się z tym, albo z tym, potrzebuję też modlitwy, wsparcia. Czujcie się w tym wolni. Eee, zachęcam was do tego, żeby podejść jeden do drugiego, a jest ktoś, kto stoi bliżej. I niech to będzie taki czas wspólnej jakiejś takiej modlitwy, bo jest tyle potrzeb różnych, ale tak ważne jest to, abyśmy właśnie. Trzymali się Jezusa, żebyśmy na nim u niego składali wszystkie troski, ciężary. Aleluja, Panie Jezu, tak chcemy Ci dziękować, Panie. Wzajemnie, Panie, chcemy się jedni o drugich modlić, Panie. Chcemy się błogosławić, Panie. Tak prosić Cię, Panie, abyś to Ty przemieniał nasze serca. Ty widzisz każde wołanie, każdą sytuację, która jest w naszym życiu, Panie. Ale też prosimy Cię, abyś Ty to przemieniał, aby to Słowo też przemieniało nasze serce, Panie. Ty wiesz, z czym się zmagamy, Panie, z czym ja się zmagam, Panie, jakie niepokoje czy zniechęcenia są w moim życiu, a Ty to chcesz przemieniać, Ty chcesz przemieniać moje życie, życie Moich braci i sióstr, Panie, Ty chcesz być tą najlepszą nagrodą, największą nagrodą w naszym życiu, pomimo trudności, pomimo zniechęceń, Panie, chcemy Cię wywyższać uwielbiać, Panie, chcemy ogłaszać Twoje Panowanie w w naszym życiu, Panie. Przejdź, Panie, z posileniem, Panie, wzmocnieniem, Panie. Też daj, abyśmy wzajemnie jedni, drugich posilali, błogosławili, tak, Panie. Chcę Ci dziękować za każdego na tym miejscu, Panie. Ty wiesz i znasz każdą, każdy problem, każdą sytuację, Panie. Bądź uwielbiony w moim życiu, Panie, w życiu moich braci i sióstr, Panie. Ty wiesz, Panie, czego potrzebujemy. Panie, i dziękujemy Ci też za ten przywilej, że możemy jedni drugich błosławić, że możemy jedni drugi za, za drugimi się wstawiać, Panie, że możemy wzajemnie się posilać, Panie, ale też yy, przynosić nasze życie, Panie. Dziękować Ci, Panie, za to, że tak cudownie stworzyłeś, Panie, że jesteś naszym ojcem, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że tak cudownie chcesz nas prowadzić, Panie, ale też chcesz nas przeprowadzać przez doświadczenia, trudności. Panie, abyśmy mogli też doświadczać tego, że jesteś dobry i wspaniały. Panie, w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci, wywyższam. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu. Panie, daj, abyśmy dla siebie byli wielkim błogosławieństwem. Panie, abyś Ty przez nas mógł, Panie, czynić swoją łaskę, wlewać swoją łaskę, swoje posilenie, swoją otuchę, swoją zachętę. Panie, bądź uwielbiony, Panie, bądź uwielbiony, wywyższony, Panie w naszym życiu, przez nas, Panie, Panie, aby przez nasze życie emanowała radość, pokój, niezależnie od tego, co przechodzimy, jakie doświadczenia, trudności, aby przez nasze życie była, w naszym życiu była widoczna Twoja obfitość, Twoja łaska, Twoja radość, Panie. Czy wtedy, kiedy oglądamy Twoje cuda, czy wtedy, kiedy jest trudno, kiedy nie widzimy odpowiedzi, bądź uwielbiony w naszym życiu, bądź wywyższony, Panie, bo Ty jesteś wielki, wspaniały, cudowny, Panie, wywyższam Twoje święte imię, Panie, wysławiam Twoje święte imię, bo jesteś dobrym, wielkim Bogiem, chwała Ci, Ojcze, Panie. Przyjmij swoje chwały, cześć, uwielbienie z naszej modlitwy, ale też przyjmij to, co było zanoszone, Panie, przed Twój tron, przed Twój majestat, Panie. Ty znasz, Panie i wiesz, Panie. I Ty możesz pomóc, Panie. Chwała Ci, Jezu. Alleluja, Panie. Dzięki ci, Jezu. Alleluja, dzięki. Alleluja. Aleluja. Nie bój się, siostro, nie bój się, bracie, mówi Bóg: Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Kochani, niech to e, słowo, ten werset będzie takim, niech gra w waszym życiu, niech będzie taki, e, niech dotyka waszego serca.